Polska, Anglia. Na takie mecze czeka każdy kibic w Polsce. Witamy ze stadionu Wojska Polskiego w Warszawie. Skład Polaków w bramce Adam Matysek, dalej Hajto, Zieliński, Gilewicz, Wałdoch, Siadaczka. Wieczór 8 września 1999 roku. Na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie reprezentacja Polski rozgrywała mecz z Anglią. Niemal 500 kilometrów dalej, w Szczecinie, w trakcie tego spotkania dochodzi do bójki. Padają strzały. Gdzie był Arkadiusz Kreska podczas strzelaniny? W domu. I co robił w domu? Oglądał mecz. Ze mną, z naszym dzieckiem i z przyjacielem. W strzelaninie ginie dwóch mężczyzn. Za kraty trafia Arkadiusz Kraska. Zapada wyrok, dożywocie za podwójne morderstwo. Brat krzyczał. No był po prostu, że kogo oni chronią. Dosłownie to były jego słowa i Mirela, jego dziewczyna, też krzyczała. A sędzia jak bezduszny taki, proszę wyprowadzić oskarżonego i brata jak takiego. Wyprowadzili z sali. A on uklękł i płakał do pani Ewy, że on tego nie zrobił, że nie zabił Marka. Marek, jeden z mężczyzn, który został zastrzelony, był przyjacielem Arkadiusza Kraski. Pani wierzy, że to Arkadiusz Kraska zabił pani syna? Absolutnie nie. Ja od samego początku, cały proces, w którym uczestniczyłam, byłam oskarżycielem posiłkowym, miałam odczucie, że to był zakłamany proces. Pewnie duch syna mi to podpowiadał, że tak było i wierzę w to, że on jest niewinny. W kajdankach klękał i krzyczał, pani Ewo, ja nie zabiłem Marka, Marek był moim przyjacielem. Chciałabym mordercom spojrzeć w oczy, którzy mi zabrali moje życie też. Wie pan, nie ma dnia, żebym nie płakała za moim synem. Lekarze mnie uratowali. Chyba po to, żebym się dowiedziała tej prawdy. Arkadiusz Kraska od 19 lat siedzi za kratami, ale zwrot w sprawie, który ma właśnie miejsce, może okazać się jedną z największych kompromitacji polskiego systemu sprawiedliwości. Prokurator doszedł do wniosku, że istnieją bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy pan Arkadiusz Kraska faktycznie popełnił zarzucany mu czyn. Prokurator zawarł również wniosek o uniewinnienie pana Arkadiusza Kraski. Brat przez 5 lat był tak naprawdę w więzieniu, na tak zwanych hankach dla niebezpiecznych przestępców. Przeprowadzano go w kajdanach na rękach, na nogach. Na widzenia? Tak. Tego się nie da zapomnieć. W momencie, gdy nagrywaliśmy tę rozmowę, do siostry z aresztu zadzwonił właśnie Arkadiusz Kraska. Jestem w Szczecinie. Wie pan co, jak długo mamy czas? Ile pan może rozmawiać ze mną teraz? Bo byśmy... Dobra, 7 minut. Czy pan czuje się niewinnym człowiekiem? No to jest jak najbardziej, szczerze. Ojejka. Ja nie mam nic wspólnego z takimi rzeczami. No ludzie, no przecież... To jest koszmar po prostu, no przecież, no nie, to jest wykluczone w ogóle, bo ja w ogóle takie rzeczy w ogóle nigdy do głowy nie brałem, no co dopiero coś takiego bym mógł zrobić tam się. Jest pani przekonana o tym, że tego nie zrobił? Tak jak wtedy, tak dziś
i w przyszłości daję moje ręce i ręce mojego syna na stół i nie boję się, że ich stracę, bo wiem, że tego nie zrobił. To ówczesna partnerka Kraski, to ona dała mu alibi, to z nią miał oglądać mecz. Przyjaciel, który siedział u nas w domu, alibi dał. Drugi kolega, z którym również rozmawiał, także potwierdził, że był w domu, dzwonił na telefon stacjonarny. Członkowie mojej rodziny dzwonili, rozmawiali z Arkiem, również potwierdzili. Niestety, ja nie byłam świadkiem wiarygodnym, ponieważ byłam jego partnerką. I najbliższa osoba nie jest wiarygodna dla pana sędziego. Istotna w sprawie może być przeszłość Arkadiusza Kraski. Ten, zanim usłyszał wyrok dożywocia, znał przestępczy świat. No, on był takim chuliganem, o. Może nazwijmy to w ten sposób. I po prostu on tak nie funkcjonował z nimi w tych grupach przestępczych. Nie posiadał żadnej wiedzy. Miał wcześniej wyroki? Tak, siedział w więzieniu. Za co? No za jakieś awantury, rozboje. Siedział. Wspomniane alibi to jedno. Ważną sprawą są świadkowie strzelaniny. Na etapie śledztwa, zdaniem bliskich, miało dojść do zdarzeń, które, jeśli się potwierdzą, mogą okazać się szokujące. W śledztwie pojawia się Izabela Eł, która miała być naocznym świadkiem strzelaniny. Znała Kraskę i jego byłą partnerkę. To, co widziała, miało być alibi dla Kraski. Miała zeznać na policji, że widziała zajście, że Kraski tam nie było. Została umówiona z panem policjantem na spotkanie. Izabela bardzo mocno mnie prosiła, żebym pojechała z nią. Pojechałam z nią. Pan policjant był bardzo zły. Zaczął wyzywać, krzyczeć, po co ja tu przyjechałam. I można powiedzieć, że ostatni raz widziałam wtedy Izabelę. Więcej z nią nie miałam kontaktu. Urwał się kontakt. Kompletnie tego nie rozumiałam. Dopiero później wyszło, że po prostu została zmuszona do składania fałszywych zeznań. W sądzie, do którego jeszcze wrócimy, okaże się, że jest świadkiem niewiarygodnym. Ale to miejsce, w którym prawdziwe kontrowersje dopiero się zaczynają. Poszliśmy po prostu do mieszkania. Jak się później okazało i wywnioskowałam, to było mieszkanie operacyjne. To była kawalerka. Była partnerka Kraski, jak twierdzi, podstępem znalazła się w mieszkaniu z policjantem. Miała mu powiedzieć, że w czasie morderstwa Kraska z nią właśnie oglądał mecz. Powiedział mi bardzo jedną ważną rzecz, że nie wiem, co by się stało, jak by się stało i ile pieniędzy bym miała, to i tak nie jestem w stanie wydostać Arka z tego wszystkiego. Za grube pieniądze poszły. Żeby on trafił za kratki. Tak. Czy pokazał pani wtedy coś jeszcze? Tak, pokazał mi łuski. Ale powiedział oczywiście, że to nie jest, tego wam brakuje. Nie traktował mnie nikt poważnie, nie chciał mnie słuchać, a na domiar tego bardzo mocno mnie skrzywdzono. Jeden z policjantów mnie bardzo mocno skrzywdził. W jaki sposób? Najgorszy, jaki może być dla kobiety. Została pani zgwałcona? Możemy przerwać. Została pani wykorzystana? Tak. Pamięta pani, jak to się stało? W jakich to było okolicznościach? Tego się nigdy nie zapomnę. Przepraszam. Straszył, krzyczał, otwierał okno, wystawił mnie za okno,
przepowiedział mi, co się ze mną stanie, co się stanie z dzieckiem. To były bardzo mocne słowa. No i na sam koniec po prostu zostałam wykorzystana. Nie miałam najmniejszych szans. Obok był pistolet. Wtedy nie myślałam o sobie, tylko myślałam, co ze mną, co będzie z dzieckiem. Musiałam się poddać. A później stamtąd po prostu uciekłam. To było ostrzeżenie dla mnie. To było mocne ostrzeżenie, bo ten pan policjant powiedział, że po prostu mogą mnie znaleźć gdzieś nad jeziorem i będę jedną z kolejnych ćpunek. Po tych wydarzeniach była partnerka Kraski razem z ich małym wówczas dzieckiem uciekła za granicę. Przebywa tam do dziś. Nie ma pan najmniejszych wątpliwości, że pana wrobili? Ale no przecież jak nie miał jakiekolwiek wątpliwości, to przecież bym teraz nie falczył, że nikt by nie falczył. Bo ludzie, którzy mnie wrobili, wywodzili się z tak zwanego pośrodka przestępczego. I oni działając razem wspólnie w porozumieniu z policją i z organami ścigania, po prostu dopuścili się czegoś takiego, to nie ma w ogóle tutaj jakiejkolwiek dyskusji. W Szczecinie spotykamy się z prezesem Sądu Okręgowego, człowiekiem, który 19 lat temu wydał wyrok dożywotniego więzienia dla Arkadiusza Kraski. Materiał dowodowy był wtedy dla pana wiarygodny? To były generalnie zeznania świadków. To jest typowa sprawa tego rodzaju, gdzie głównym dowodem są zeznania świadków, w tym dwóch naocznych świadków, którzy byli przy zdarzeniu i widzieli samo zajście. Zatrzymajmy się na chwilę. Faktycznie, mowa o świadkach. Będąc precyzyjnym, chodzi o tak zwanych świadków incognito. Dokładnie dwóch. To świadkowie znani organom ścigania, policjantom, prokuraturze. W końcu zeznają przed sądem. Świadek incognito to jest doskonały, dobry, średni dowód? Świadek incognito jest takim samym dowodem jak każdy inny i trzeba ocenić jego wiarygodność. Istotne jest to, czy jest to osoba, która mogłaby być w jakikolwiek sposób związana, zainteresowana sprawą, chociaż trzeba podkreślić, że orzecznictwo wskazuje, iż świadkiem incognito może być tylko osoba zupełnie sprawcy nieznana, dlatego że w przeciwnym razie z treści jej zeznań zorientowałby się, kto to jest. Wy wiecie, kto był świadkiem incognito? Nie, to jest utajnione. Do tej pory się jeszcze nie dowiedzieliśmy. Ale dochodzą nas słuchy, że to byli przestępcy wytypowani przez policjantów. To są osoby, to wiemy na pewno, że to są osoby, które w ogóle nie były na miejscu zdarzenia. Kiedyś ktoś to określił jednym słowem, że mafia, i ja tego się trzymam po prostu. Rozumiem, że dzisiaj pan sobie nie ma nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o tę sprawę z 99 roku. Nie mam sobie nic do zarzucenia, dlatego że gdybym miał sobie coś do zarzucenia, to by oznaczało, że 20 lat temu powinienem był głosować za innym rozstrzygnięciem i wydać inny wyrok. Natomiast ja do tej chwili nie mam powodu, aby twierdzić, że wtedy popełniliśmy jakiekolwiek błąd. Sprawa przeszła zarówno przez sąd apelacyjny w Poznaniu, który był drugą instancją, jak i przez sąd najwyższy w postępowaniu kasacyjnym, kilkakrotnie w postępowaniu wznowieniowym i za każdym razem sądy te, badając materiał dowodowy, którym dysponował sąd okręgowy i wyrok, stwierdzały, że nie ma podstaw do wzruszenia tego wyroku. 19 lat za kratami siedzi Arkadiusz Kraska. W ostatnim czasie miały jednak miejsce wydarzenia, które w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości dzieją się niezwykle rzadko. Wniosek o uniewinnienie pana Arkadiusza Kraski. Istnieją bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy pan Arkadiusz Kraska faktycznie popełnił zarzucany mu czyn. Prokuratura już złożyła wniosek do Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania i co najważniejsze, chce uniewinnienia Arkadiusza Kraski. Wyrok spełni. Pod wnioskiem o uniewinnienie podpisała się Barbara Zapaśnik, która między innymi dla tej sprawy wróciła z prokuratorskiej emerytury. Jest doświadczonym prokuratorem. To ona w latach 90. zajmowała się sprawami gangów. Zdarzają się takie sytuacje,
I właśnie ta sprawa jest tego przykładem, że nie zawsze to, co znajduje się w aktach sprawy, ma pełne pokrycie z tym, co faktycznie zaistniało. Na jaw przy okazji badania innej sprawy wyszły historie, które mogą dać Arkadiuszowi Krasce wolność. Przede wszystkim są to dowody na to, że policja wykonywała polecenia gangsterów i krok po kroku wrabiała Arkadiusza Kraskę w podwójne zabójstwo. Magdalena Mieśnik, dziennikarka Wirtualnej Polski, zapoznała się z nowymi dowodami, zanim prokuratura je utajniła. Czytała wniosek o wznowienie postępowania, z którego ma wynikać, że policjanci mieli wysłać do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego inną taśmę z monitoringu niż ta, na której było widać zajście. Miały być podmienione protokoły z zeznań świadków. A także łuski miały być podrzucone w inne miejsce niż to, w którym doszło do zabójstwa. Zeznania świadków incognito też miały być niespójne. Ranny mężczyzna, według zeznań świadków incognito, miał zostać postrzelony w rejonie ulicy Łokietka. Tymczasem do zabójstwa doszło w rejonie stacji benzynowej. Jeśli kierować się logiką prokuratury i sądu, ranny mężczyzna, postrzelony trzykrotnie, w tym w biodro, musiałby przebiec kilkadziesiąt metrów i nie zgubił klapków, których miał na nogach. Prokuratura dotarła też do wspomnianej Izabeli Eł, świadka, który, przypomnijmy, miał zniknąć po pierwszym policyjnym przesłuchaniu. Ona, gdy pierwszy raz była przesłuchiwana, powiedziała, że to na pewno nie Arkadiusz Kraska był na miejscu zbrodni i to na pewno nie on strzelał. Tymczasem policjanci przez kilka dni nękali ją, zmuszali do zmiany zeznań, straszyli ją więzieniem i przekonywali, że umieszczą jej dziecko w domu dziecka, jeśli nie zmieni zeznań. I zaczęłam drążyć. Jestem z tych drążących. To obecna żona Arkadiusza Kraski. Ślub wzięli, gdy ten był za kratami. Znają się jeszcze z czasów młodości. To ona dotarła do nowego świadka. Ona wszystko opowiedziała. No i umarła. Zginęła. Ja z tego powodu naprawdę miałam duże wyrzuty sumienia. Ta kobieta w obecności detektywa i adwokata zeznała, że widziała, co się stało na miejscu zbrodni i ujawniła nowe szczegóły. Niestety bardzo krótko po tej rozmowie zmarła, a jej rodzina ma duże wątpliwości co do tego, czy była to śmierć naturalna. Czułam się winna jej śmierci. Nie mogłam spojrzeć w oczy jej rodzinie i wycofałam się z tego, chciałam się z tego związku wycofać, bo no po prostu czułam się, że mam krew na rękach. A syndrom wyparcia zrobiłam i powiedziałam sobie, że po prostu umarła ze starości. Żeby żyć dalej normalnie, musiałam tak sobie powiedzieć. Na tym etapie śledztwa nie dowiemy się o szczegółach. Sprawa jest utajniona. Można zakładać, że te szczegóły znają najbliżsi Arkadiusza Kraski. Teraz nie mogę o tym powiedzieć. Dowiecie się później. Rozumiem, że pani też dostarczyła nowych dowodów do prokuratury? Nie może pani o tym nie mówić? Nie mogę o tym mówić, tak. Ale wszystko wskazuje, mówię na to, są dowody stuprocentowe, że mój brat tego nie popełnił. Pojawiają się teraz informacje o mataczeniu, pojawiają się informacje o naciskach, o tym, że policja funkcjonowała nie do końca zgodnie z prawem. Co pan o tym myśli? Po prostu nic o tym nie wiem. Nie wiem, jak funkcjonowała policja, nie wiem, czy działo się coś nieprawidłowego w śledztwie, dlatego że w trakcie, kiedy proces się toczył, żadne takie elementy wskazywane ani ujawniane nie były. Ogólnie można powiedzieć, że w aktach sprawy znajdował się taki materiał dowodowy, który mógł być oceniony przez sąd jako dający podstawę do uznania winy pana Arkadiusza Kraski, bo sąd posługuje się tym, co znajduje się w aktach sprawy. Pan bierze taką możliwość pod uwagę, że pan został w jakiś sposób oszukany? W sądzie dlatego jest wieloinstancyjność postępowania, że sąd, tak samo jak każdy człowiek, może się pomylić. Niemniej trzeba pamiętać, że ta sprawa przeszła przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, Sąd Apelacyjny w Poznaniu i kilkakrotnie przez Sąd Najwyższy. Sądzę, że na tej podstawie mam prawo powiedzieć, iż według tego materiału dowodowego, którym dysponował sąd, ten wyrok został uznany za prawidłowy. Zostawiając na chwilę wyrok sądu, skupmy się na prokuraturze. To przecież prokurator przygotowuje akt oskarżenia, to prokurator współpracuje z policją. Dziś człowiek, który oskarżał Arkadiusza Kraskę, nie pracuje już w prokuraturze. Pan prokurator generalnie przekazał mi informację, że on w tej sprawie nie chce się wypowiadać, niekompetentne służby oceniają dowody. Czy nie wiemy, no jest informacje medialne, są, że dochodziło tak do fałszerstw dowodów, no ale czy tak jest, czy tak było, kto fałszował, no prokurator, no nie wydaje mi się tak, no zawsze.
wszędzie były, są i będą zdarzać się w przyszłości, w każdym kraju, błędy jakieś, tak? Policjanci, prokurator i pan sędzia Strączyński. I oni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Nie wyobrażam sobie inaczej. Będę pisała wszędzie, powiedziałam, brat wyjdzie i tak będę walczyła razem z nim do końca, żeby oni ponieśli konsekwencje, bo świadomie, z premedytacją skazali niewinnego człowieka na wyrok dożywotni. To samo ich spotkało, co mnie. Nic więcej nie życzę. Żeby to samo szczęśli, co ja. Naprawdę. Myślę, że za to zapłacą, kurde, no. Dokładnie, za to zrobili ze mną i swoją rodziną i w ogóle. Jak pan skomentuje te doniesienia, jakoby policjanci mieli fabrykować dowody? Dochodzi, według relacji jednego ze świadków, również do wykorzystywania seksualnego. To mocne oskarżenia. Nie ma żadnej oficjalnej, czy też nawet nieoficjalnej informacji, aby w jakikolwiek sposób wznowione postępowanie miało dotyczyć funkcjonariuszy policji. Mhm. A co jeżeli chociażby część z tych oskarżeń okaże się prawdą? Na chwilę obecną nie mówimy tutaj o żadnym funkcjonariuszu. Nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma nawet takiej oficjalnej, czy nawet nieoficjalnej informacji, aby w jakikolwiek sposób funkcjonariusze byli zamieszani w tą sprawę. Z informacji Komendy Głównej wynika, że policjanci pracujący przy sprawie z 1999 roku nie pracują już w policji. Nawet jeśli policjanci wrobili Kraskę w zbrodni, której nie popełnił, nie poniosą kary. Ewentualne nakłanianie do fałszywych zeznań i groźby już się przedawniły. Panie prezesie, co w momencie, kiedy okaże się, że pan się po prostu pomylił, że ten człowiek siedział 19 lat w więzieniu, jest niewinny? A czego, jakiej odpowiedzi pan oczekuje, panie redaktorze? Co to znaczy, co w momencie? Jak się pan będzie czuł? Nie wiem. Przede wszystkim wcale nie wiem, czy Sąd Najwyższy, nawet jeżeli wznowi postępowanie, uzna, że błąd popełnił Sąd Okręgowy, czy też uzna, że oszukano Sąd Okręgowy, bo przedstawiono mu fałszywe dowody. To są dwie zupełnie różne sytuacje. Kiedy 19 lat temu Arkadiusz Kraska szedł do więzienia, z którego nigdy miał już nie wyjść, jego syn miał zaledwie kilka miesięcy. Ja cały czas syna przekonywałam i cały czas tłumaczyłam, że ojciec nie jest zabójcą. Ale jak wytłumaczyć dziecku? Był przekonany, że ojciec jest winny. Tak. Dopiero po medialnych doniesieniach o tym, że Kraska może być niewinny, dorosły już mężczyzna odzyskał kontakt ze swoim ojcem. Rozmawiali wcześniej telefonicznie, także ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo ja zawsze do tego dążyłam, ale po prostu chłopak sobie musiał po swojemu poukładać i minie jeszcze dużo czasu nim on sobie to poukłada, to jest 20 lat. Obydwoje stracili bardzo dużo. Usłyszeliśmy tutaj, że też ma pan kontakt po latach ze swoim dzieckiem, tak? No, w końcu mam, tak. I jestem bardzo z tego powodu, kurde, zadowolony, że po tylu latach, kurde, normalny kontakt mam z synem moim. No i cieszę się z tego powodu bardzo, bardzo. Najbliżsi Arkadiusza czekają na ponowny proces. On sam przebywa za murami tego aresztu w Szczecinie. Dziś ma 48 lat. Jak pan sobie tam radzi po drugiej stronie, proszę opowiadać? No staram się jak mogę. No to wie pan, to człowiek po prostu nie ma wyjścia, tak? Zawsze kurde, godność o honor, nie tylko swój, ale całej mojej rodziny. O tych chłopaków, którzy zginęli, pokażę im wszystkim po prostu, że prawda jest całkiem inna. 6 maja Sąd Najwyższy na posiedzeniu rozpozna wnioski prokuratora i obrońcy o wstrzymanie wykonania wyroku w sprawie Arkadiusza Kraski. Termin rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania nie został jeszcze wyznaczony. Ja mam świadomość, że media już teraz mówią, że pan Arkadiusz Kraska jest niewinny, ale on będzie niewinny wtedy, kiedy Sąd Najwyższy podejmie taką decyzję. Złożenie przez prokuratora wniosku o wznowienie postępowania jest bardzo dużą szansą dla takiej osoby, ale definitywnie przesądzi o tym Sąd Najwyższy. Tylko po prostu chciałabym, żeby sąd w końcu oddał mu resztę życia. Ja nic więcej nie chcę.
Tylko o to proszę. Bo niestety nie jesteśmy już w pierwszej młodości. Nie wiem, ile zostało nam życia. Będę ryczeć. Mówi, to jest tak radość przez łzy, bo mówi, no jak małe dziecko we mgle wyjdzie, bo jednak 20 lat wszystko się zmieniło. On wierzy, że wyjdzie. Pani wierzy? Pewnie. Nie czekam.